Moje wspomnienia świąteczne wiążą się z choinką. O, taką, o, tu. Pamiętam, że na tej choince u mojej babci zawsze wisiały 3 pomarańcze, bo nas była 3 dzieci w domu. A w czasach Gomułki, to muszę dla młodszego pokolenia powiedzieć, że to był taki przywódca państwa. Zjadało się pomarańcze tylko właściwie w okresie Bożego Narodzenia. Znaczy może w jakichś bardzo bogatych domach, może marynarzy, może one były częściej. Ale przeciętny Polak, a moja rodzina była zupełnie przeciętną, taką urzędniczą rodziną, to jedliśmy pomarańcze raz w roku. I mnie się święta na początku kojarzyły z zapachem choinki o tyle, że na niej wisiały jeszcze lepiej pachnące pomarańcze. Od lat tradycją naszej rodziny jest wręczanie prezentów w wieczór wigilijny Bożego Narodzenia. Tak było również 5 lat temu, a ja wówczas byłam osobą, która układała pytania, bowiem prezenty bożonarodzeniowe trzeba było zdobyć, a nie dostać. Zdobycie polegało na pozytywnej odpowiedzi na pytania zadawane przez Śnieżynkę. Układając pytania, zastanawiałam się, jak mają one brzmieć. Jedno z pytań dotyczyło naszego wnuka Karola. Pytanie brzmiało, kiedy urodził się Karol. W momencie, kiedy pisałam pytania, nie pamiętałam tej daty, ale pomyślałam, że pewno jeszcze do świąt zdążę ją sprawdzić. Jakież było moje zaskoczenie i przerażenie, gdy w momencie, kiedy Śnieżynka odpakowała pytanie dla mnie, okazało się, że to jest właśnie to pytanie. Zapadła konsternacja, bo wszyscy wiedzieli, że to jest mój jedyny wnuk, a ponadto ja układałam pytania. Otrzymanie przeze mnie prezentu zawisło na włosku. Na szczęście Śnieżynka okazała się tak miła, że dała mi dodatkowe pytanie i prezent stał się moją własnością. Przeżyłam wówczas jednak chwilę grozy, bowiem byłam po pierwsze bardzo zawstydzona, a po drugie bardzo zaniepokojona, że nie dostanę prezentu. Ja mam takie dosyć traumatyczne wspomnienie świąteczne, bo 24 grudnia, jakieś 2 lata temu, przestał działać internet u mnie w domu i tak przyznam szczerze, siedzieliśmy przy świątecznym stole i zmuszony byłem rozmawiać offline z moją rodziną, ale trzeba przyznać, że to było całkiem fajne. Dawno, dawno temu, będąc pacholęciem, chciałem strasznie zobaczyć, co jest pod choinką, więc chciałem przed Wigilią przez cały czas zajrzeć pod tą choinkę i zobaczyć, co jest w prezentach. Oczywiście nikt mi na to nie pozwolił, więc szczeliłem focha i się obraziłem. Powiedziałem, że pójdę, zginę, już po prostu nie wrócę. Wyszedłem z domu, obszedłem cały blok, wróciłem z powrotem. Oczywiście śmiechu było co niemiara, miałem może z 5-6 lat wtedy. Takie sympatyczne to było. Wspomnienie takie z dzieciństwa świąteczno-wigilijne wiąże się oczywiście z prezentami i co roku próbowałam rozszyfrować to, gdzie gwiazdka chowa prezenty. I co roku, no nie każdego, ale przeważnie mi się udawało, mam siostrę jedyną, więc we dwie dla nas był przygotowany prezent. Ten prezent pewnego roku to ja pomyślałam, że ten bezrękawnik jest dla mojej siostry, a ja, miłośniczka muzyki, miałam malutki fortepianik, więc nie mogłam się doczekać, kiedy ta gwiazdka wreszcie pod tą choinkę przyniesie te prezenty. Oczywiście po raz kolejny okazało się, że ten prezent, o którym ja marzyłam, to jest mojej siostry, a ten bezrękawnik jest mój.